wszystkich w 35. części Let's Play Batman Arkham City. Przypominam, że ostatnio... Co my ostatnio w zasadzie robiliśmy? No sorki, bo miałem kilka dni przerwy i... Co my ostatnio robiliśmy? Jakieś zadania poboczne. A, Batmanem byliśmy u tego śmiesznego kapelusznika. I coś tam jeszcze robiliśmy. Dobra, ale czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się... Tak jest. Serce z lodu. Zajmiemy się żoną pana Freeza, która chyba już mniej więcej wiem, gdzie jest. I czymś jeszcze? To się jeszcze okaże. Na pewno tutaj mamy wokoło... Znaczy, obok siebie mamy atak na więźnia politycznego. To na pewno mu pomożemy. Jak już tu jesteśmy. No, a trochę tu zjebałem, ale... Spokojnie. Dobra, nie ma problemu. Stary, gdzie jesteś? Tutaj. Jak się tam czujesz? Dobra, mieliśmy się jeszcze czymś dzisiaj jeszcze zająć, ale... Zobaczymy, jak będziemy stać czasem. Jak widzicie, zniknęło sporo znajdziek. A to dlatego, że już mam 344 znajdźki. Jeszcze tylko 96. Więc jest całkiem nieźle, całkiem nieźle. Metro zaliczone, Park Row zaliczony. To jeszcze nie. Tutaj jeszcze nie. Zaułki, no jeszcze kamerki nam zostały. Huta, no to jeszcze. Muzeum zaliczone. Cudowne miasto zaliczone, no i to. Więc idzie całkiem nieźle. Oj. Jak widzicie, też mam sporo ulepszeń, bo to te znajdźki naprawdę ładnie nabijają poziomy. Jak na przykład strój Batmana mam na full, łowcę też na full, walkę też na full, to jeszcze tylko w gadżetach mi zostało i kobieta kot. Czyli w sumie jeszcze dwa poziomy, no to myślę, że spokojnie je będę miał. Ale okej, tam była znajdźka, ale nie tym razem. Czekajcie, gdzie to było? Spróbuję może tutaj się dostać na razie. To wbrew pozorom nie jest takie proste, ja to przez przypadek się na to natknąłem podczas zbierania znajdziek. Więc wiecie... gdzie jest mój ukochany nietoperz? Okej, jest. A i przy okazji zobaczycie jaki pajer. Znaczy nie to w sumie, nie to chciałem wam pokazać. Mogę się wystrzelić z liny, katapultować się. Fuck. No, baciu, baciu. O, widzicie? Patrzcie. Ha. Dobra, ale osiągnęliśmy punkt. I... Kurwa. I gdzie to było? A, to było tam. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Oh, shit. Może nie o to mi chodziło, ale... Zaraz to naprawimy. I jebu. Dobra, musimy wylądować na tej barce. Właśnie to tam jest. To była ściana do rozwalenia. Już pozwoliłem sobie tą ścianę rozwalić. I tam w środku musimy się udać. I z tego, co przeczytałem, tam gdzieś powinno być to ciało żony pana Freeza. I, o Jezu, już bałem się, że spadnę. A swoją drogą niektóre znajdźki są naprawdę trudne. Jak tutaj rozwiązywałem, to nie powiem, że przy niektórych się męczyłem. I naprawdę mnie wkurzyły, ale potem jak udało się je zdobyć, to... Oj, naprawdę fajne uczucie. Okej, troszkę w międzyczasie odebrałem telefonów od Zasza, uratowałem więźniów politycznych. A i chyba raz spotkałem się z tą dziwną postacią, więc wiecie, żeby trochę podgolić to. Ładny komitet przywitalny, nie powiem. Nie powiem. Mamy kratki, tak? Ja bym poprosił raczej tego pala zlokautować. Okej. Ała! Kurwa, co oni wszyscy drzwi biorą? Nie tym razem, stary, bierz lożownika.
Okej. Okay. Dobra. Jeszcze, kurwa, dwóch lożowników? To jest jaj. Oj, słyszałem broń. Fuck this shit. Dobra, stary. Ała! Wypieprzaj. No kurwa, ty lożowników. La. I znowu ten kurwa gruby wziął pistolet. No fuck! Ja jeszcze cię dopadnę, stary. Okej. Dobra, bierz tego lożownika. O, ten pistolecik wziął? Po co tu? O Jezu. O, gruby też pistolet wziął. Nawet nie wiedziałem. Ale to chyba będzie twój koniec, co? Dokładnie. Ej. Czekaj, bo on tutaj już coś z bronią chce ześwirować. Okej. Dobra. I jeszcze tego pala. A, jeszcze tutaj został. Dobra, okej, spoko. I co? I chyba na tyle by było. No, trochę mnie zmęczyli. Okej. Aha, to wszystko, tak? Spoko. Dobra, więc chodźmy na posterunek policji, bo on tam na posterunku jest. Czy ja mogę tędy wyjść tak normalnie? Z ciekawości sprawdzę. Okej. No, widzę, że mogę, spoko. Więc otwieraj to, baciu, i spadały sold. Okej, jesteśmy tutaj. Dobra. Okej, oni tam sobie pogawędki robią, ale ja tutaj potrzebuję się dostać na posterunek policji. I to jeszcze tylnym wejściem. Bo jak wiecie, przednie jest zamrożone. Tylko pytanie... czy to tyle wejście jest tam, gdzie zaznaczyłem, czy nie? No bo właśnie tego nie wiem. Dobra, polecimy sobie troszkę szybciej. Okej. No to nawet szybko poszło. To chyba jednak zdążę jeszcze wam coś pokazać. Spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. Dobra. Baciu, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, co? Dobra, tu mamy punkt, ale gdzie jest to tyle? Oh shit! Kurwa. Gdzie to tyle wejście? Kawal. Gdzie jest to tyle wejście? Ej, no serio? Ej, no gdzie jest to tyle wejście? Czy może to tyle wejście jest z przodu, co? No bez kitu, nie wkurzajcie mnie teraz, no kawal. Nie róbcie sobie jajlo. Ale przecież przodem się tam nie dostale, no. O Jezu, no bo są drzwi zamrożone, no kawal. Gdzie jest to tyle wejście? Czemu mi się nie podświetla? No co za gówno? Ej, to tyle wejście gdzieś tutaj powinno być. O, tutaj jest lajćka, proszę, nawet nie wiedziałem. A to ciekawe. Dobra, ale z lajczką, ale gdzie jest tyle wejście do posterunku? Ej, no serio, nie wiem, no nie wejdziemy teraz do posterunku, no kurwa. Gdzie jest tyle wejście?
Teraz mnie krew zaleje. No gdzie jest to pieprzone tylne wejście, co? Może tu z boku? Nie, tutaj nie ma. A tutaj? Nie, tutaj też nic nie ma. Tutaj są schody do Likot. Te schody do Likot nas nie zaprowadzą. Tutaj z boku też nie ma. Okej, okay, tam na dole na pewno nie ma. No tutaj są zamrożone, no kurde. Otwórz to. Przecież tutaj nie wejdziemy, no. Nie wejdziemy tutaj, gdzie są te tylne drzwi? Okej. Czekajcie, tutaj są jedne, tutaj są drugie. Nie tutaj. O Jezu, nie to. No właśnie. Gdzie ten znaczek nam pokazuje, co? Znaczek pokazuje nam gdzieś tutaj. Okej. Ale to gdzieś te drzwi muszą być, tak? No fuck. This shit. No gdzie są te pieprzone drzwi? No... Ej! Niech was szlak. One są pod nami, na to wychodzi. Czekajcie. Oj, kurwa, chciałem na tą barkę skoczyć. O, 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 gdzie my wchodzimy? Tak, dobra, mamy już te drzwi, nareszcie, dobra. Oj, wielka ulga, trochę nam zeszło, ale sorki za to. Oj, pani Freeze. Gdzie pan jest? W ogóle mamy tutaj coś na tym posterunku do znalezienia? Nie. Panie Freeze. O Jezu, co to za... Jakieś tutaj miny. Normalnie właśnie, baciu. Gdzie jest pan Freeze? Jest tutaj, okej, okay, dobra, porozmawiajmy. I found her, Freeze. Tak. She's safe. Mhm. Nora, where is she? Już ci mówię. She's locked up in warehouse 5B, in the Falcone shipping yard. She's safe, Victor. You can go to her. No. Thank you, Batman. I doubted you. I am sorry. Okej, okay, spoko. Okej, okay, dobra, zajebiście. Misja zakończona. I am preparing a solution to remedy whatever damage the clown has caused. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, co tam mów. Ale my stąd spadamy. Spadamy tak, tylko gdzie te drzwi były? Tutaj, tak? Tutaj, dokładnie. Chodźmy na dwór i zaraz wam pokażę, gdzie się udamy. Okej. Okay. Jak widzicie, dzisiaj będzie trochę luźniej. Dobra, jak widzicie zadania, tak, to mam zakończone. Ale teraz Deadshot. Tak jest, tutaj odkryłem, gdzie jest jego następna zbrodnia i musimy to przeskalować. Więc sobie tam polecimy teraz. Na to starczyło nam jeszcze czasu. Okej. Okay. Dobra, tylko w którą stronę jeszcze, co? Tak mniej więcej. Okej. Okay. Gdzie jest ten orzeł? Tam jest. Orzeł, kurwa, nie topesz, stary. Nie topesz, sorki, dobra, tam jest. I tam sobie polecimy. Nie, no nie chcę ich kopać w locie. Ej, dawaj, dawaj, szybuj, baciu, szybuj, bo nie mamy czasu. Mówisz, że tutaj się przebiegniemy? Okej. Okay. Skoro tak twierdzisz. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. A, właśnie. To tutaj musimy przeskalować.
Dobra, ale co by tutaj mamy zeskalować? Co? A, tutaj jest pocisk, tak? Skaluj to jak najbardziej. The I bullet zobaczymy, co nam impacted you. wykaże. W tym miejscu, tak? Deadshot struck again. He's killed someone else? Listen, I know you don't want to hear this, but the people in there are all bad guys, right? No tak, ale śmierć to Some of the śmierć, prisoners co? in here are not your typical bad guys, Barbara. There are a number of political prisoners. People who crossed Strange. Others who were tied into the mayor's. No, baciu, masz trochę racji. I just need to figure out what it is. I'll run a trace on the latest victim, see how they're connected. What about you? I'm going to check out the location he fired from. Okej. Dobra, tak więc też zrobimy. The bullet traveled through the water tower. He's obviously using customized high-powered weapons and ammunition. No pewnie tak. Jakieś mocle ja w ulicy, baciu, jakieś mocle. Okej. Jeszcze dalej? Kurde. Co jest? Które do strzelał? Co to ma być, co? No bez kitu, dobra. Ten pocisk leciał tutaj. A czy ja mam zeskalować tamten zbiornik wody? Wątpię. Czekajcie, sprawdzimy to sobie jeszcze. The bullet traveled through the water tower. He's obviously using customized high-powered weapons and ammunition. No pewnie tak, kto tam stoi? Relik ważny. Okej, ale tu nie musimy nic skalować, dobra. No to chodźmy dalej. Okej. Dobra, ten pocisk poleciał tutaj, tędy. Ale on tutaj się kończy. No i co, tutaj został wystrzelony? Tak po prostu? Nie no, serio? Tak po prostu tutaj, stąd? Czy coś tutaj nie działa? No zaczyna mnie to wkurzać, nie powiem. Bo nie wiem, co teraz zrobić. Więc nie mam tutaj coś zeskalować? Nie. Co tu się do chuja dzieje, no kawal. No pocisk leci stamtąd, no i co z tego? O, tutaj. Właśnie, okej, dobra. Mam to zeskalować, spoko. Okej. Deadshot made a mistake. Tak? That is definitely not part of A jaki? He doesn't know he made it. He used a tripod to steady his shot. The tripod has trace elements of a rust-like metallic compound. Aha. Wherever he stored his weapon must be made of that compound. So what are you waiting for? Analyze the particles and isolate the area they came okay. from. This isn't my first day on the job, Barbara. The particles contain a small amount of a specific lead compound that was used in paints for a short period 20 years ago. I've isolated the possible locations, but there are too many to check. Deadshot's getting sloppy. If he makes another mistake like this, he's mine. No proszę, proszę. Okej. A ja coś z tym mogę zrobić? Fuck. No baciu, zejdź z tego. A tu nie, z tym nic nie mogę zrobić, okej. No i dobra, no i co teraz? Czekamy na kolejną ofiarę Deadshota, tak? No dobra. Niech i tak będzie. A przy okazji zobaczmy, co tam człowiek zagadka. Przetrzymuje naszą jakąś ofiarę? Niedobrze. Niedobrze, zaraz zobaczymy, co tam jest. Dobra, ale poczekamy na Deadshota, aż popełni kolejny błąd. Tak, na razie jest spokój.
Okej, to ma pala zielonego, ale na razie nie. Dobra, i co my tutaj mamy zrobić, co? Kolejna ofiara, tak? No, ale to jest ciekawe. Co tutaj mamy zrobić? Nie mam zielonego pojęcia w sobie. Co my tutaj możemy zrobić? Okej. Coś możemy tutaj w ogóle zrobić, czy nie? To jest dziwne. Wejdźmy na czubek budynku. Nie no, czarno coś widzę, musiałbym trochę poczytać o tej zagadce. To jakaś forma zagadki jest na pewno, tylko o co tutaj chodzi? Mamy zapytajnik. Ściany nie da się rozwalić chyba, nie? Co nie wygląda na taką? Nie, nie da się jej. A szkoda. Dziwne. Dziwne. Ale tam mamy pana zielonego, z którym chętnie bym sobie pogadał po swojemu. Bacz, nie szalej. O Jezu. Czekam na twoich kumpli? Ała! Tutaj baczu ich leja, nie. Wypierdalaj, stary. Okej. Dobra. Okej, bierz jeszcze tego. Ej, kurwa. Wypieprzaj, zaraz z tobą się zajmę. Z przyjemnością bym cię teraz rozwalił, ale muszę cię przesłuchać, stary. Więc pozwolisz? Oj, wypierdolę ci jednak dzisiaj, co? Dobra, chodź tutaj, frajerze. Co masz mi do powiedzenia, co? I lepiej się pośpiesz. Okej. Co, w siedzibie policji coś tam jeszcze jest? Okej, dobra, to by było na tyle. Znaczy w dzisiejszym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno pozbieram jeszcze więcej znajdziek. Może zajmę się tymi zagadkami. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał. Zrobiliśmy jednego questa pobocznego z żoną pana Freeza. Więc myślę, że było całkiem fajnie. Wiecie, komentujcie, subskrybujcie. I zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.